Możemy zacząć od tego. Zaczynajmy. Kim jest ten senior? Tak? W moim mniemaniu, jako w oczach młodego człowieka, senior to jest autorytet jednak. Autorytet, ale taki jak Safona, taki autorytet jak Sokrates, jak Pitagoras. To są dla mnie autorytety seniora. Być może dlatego, że zaczytany byłem w książkach o tych ludziach. Natomiast w obecnym czasie myślę, że senior to jest pełnoprawny członek społeczeństwa. Już nie, jak to się potocznie mówi, choć w języku literatury nazywa, już nie pelargonia, czyli osoba zwisająca przez okno i wyglądająca, tudzież będąca w klapkach, w loczkach, czy z psem, ale pełnoprawny w rozumieniu i świadomy swoich celów i dążeń i jak najbardziej aktywny i dorównujący innym, młodszym pokoleniom, a w niektórych aspektach przewyższający te pokolenia. To mam wrażenie, stąd próba naszego budowania relacji takiej międzypokoleniowej, łączenia seniorów właśnie tu, czy w dziennym domu, czy w ramach koalicji, czy we współpracy z innymi podmiotami senioralnymi, łączenia tych pokoleń, a z młodszymi, z przedszkolakami, z młodzieżą licealną i działania idące w tym kierunku. Tak, senior, myślę, domaga się tego, to myślę, że senior jest w każdym z nas, tylko o różnym czasie. W różnym czasie ten senior się zrealizuje. Stąd myślenie o tym, jak moja przyszłość będzie wyglądać, jak będzie wyglądać przyszłość przedszkolaka, jest myśleniem o tym, jaki będzie senior w przyszłości. Tym, jakim jest senior obecnie, myślał ktoś, kto zakładał być może ten dzienny dom, czy ludzie, zespół lat temu 40, myśląc, jak dzisiaj wygląda ten senior. Współpracowali też zapewne i z przedszkolami, i z przedszkolakami, z całą kadrą. I z młodzieżą, kształtując w jakiś sposób także świadomość, no właśnie, obrazu obecnego seniora w roku 2017. To, co my robimy, próbujemy kształtować ten obraz taki, jaki jest on teraz, i przenieść go w przyszłość, żeby dzieci i młodzież mogły go zmienić na lepsze, no bo chyba ten postęp jest, czyli zmiana na lepsze, żeby uczeń przerósł mistrza, jest chyba sensem jakby tego, co próbujemy robić, czy w życiu prywatnym, rodzinnym, czy w życiu zawodowym. Chęć jakby nie tyle kształcenia, ale zdobywania wiedzy i jej pomnażania. Te działania tutaj w dziennym domu, one możliwe są i były, no właśnie dzięki temu, że pojawili się ludzie, którzy lat temu 40 postanowili założyć coś takiego jak dzienny dom, a mieli wsparcie władz ówczesnych. W różnych okresach z różnymi problemami się spotykał ten dzienny dom wśród mieszkańców, wśród uczestników, wśród kadry, wśród władz również, ale przetrwał i jakby to jest fakt, że 40 lat to już nie byle co, to już o czymś nie tyle świadczy, co to do czegoś zobowiązuje. Mam nadzieję, że będzie to już trwać, dlatego że seniorów przybywa zarówno w naszym mieście, to jest tendencja w ogóle ogólnoświatowa,
I domy, ośrodki wsparcia są nie dość, że ekonomiczne, bardziej ekonomiczne niż utrzymanie w domach pomocy społecznej całodobowych, to one powstają nawet z ramienia rządu. Są obecnie Dzienny Dom Pomocy Społecznej nosi nazwę Dzienny Dom Senior Plus. W tamtym roku nazywał się Dzienny Dom Senior Vigor. I widać, że te programy w stronę seniorów, które idą, mają jakiś taki pozytywny chyba skutek. Tutaj w naszym domu tych seniorów przybywa z roku na rok, a właściwie z miesiąca na miesiąc. Stąd już powstały plany, już niedługo remont i plany z przeniesieniem siedziby do nieco większego budynku, także w Dzierżoniowie, też blisko centrum, na Świdnicką 35. Ten budynek, te działania w tym budynku są na chwilę obecne, tylko na miarę szyte, ale już za rok, za 5 lat to już nie wystarczy. Czym może się taki dzienny dom pochwalić, w sensie zdobyczy? W roku 2006, w roku, to znaczy tak, no rozbudowaliśmy od około 10 lat rozbudowywaliśmy jakby strukturę dziennego domu, zarówno pod kątem takiej struktury organizacyjnej, jaka jest w jednostce, ale też pod kątem jakby kadry, która specjalistów w kadrze, która się tutaj pojawiała. Jako samodzielna jednostka w dzienny dom funkcjonuje od 6 lat. Być może także dzięki temu zaufaniu też władz ten rozwój był no, na tyle możliwy, że pojawili się i specjaliści, i terapeuta zajęciowy, i fizjoterapeuci się pojawili, którzy także wnieśli no, jakby bardzo duży koloryt, dużo wiedzy, dużo energii do funkcjonowania, do działania dziennego domu. Pojawiły się pierwsze próby kształtowania pewnej struktury świadomego działania na rzecz działań międzypokoleniowych, na rzecz organizowania happeningów, na rzecz organizowania działań poza murami budynku, czyli na zewnątrz, zapraszaniem i wychodzeniem też do różnych instytucji, do różnych podmiotów, no, zarówno tych ze sfery budżetowej, jak i jednostek, nie jednostek, a stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. I te struktury, czy ta forma organizacji, ona była budowana, no, przez wiele lat, jest nadal budowana, natomiast te efekty na pewno widać. Pojawiły się takie formy, plany, harmonogramy funkcjonowania, harmonogramy działań. Seniorzy się zmienili, podejście seniorów się zmieniło. Wcześniej niechętni do różnych działań, niechętni do wysiłku intelektualnego, niechętni specjalnie do wysiłku fizycznego, chętni owszem, do tańców, do zabaw, do wycieczek, do siedzenia w fotelu przy kawie i herbacie i do rozmów. Natomiast lata, tak, dobrze, dobrze to nazywam. Lata minęły, wciąż mijają, ale lata minęły, aż te rozmowy stały się tematyczne, świadome, na zadany temat.
przez co i koncentracja mogła zostać utrzymana. Wysiłek fizyczny to nie szaleństwo podskoków. To świadome włączenie przez fizjoterapeutów w pewien system, świadome włączenie organizmu tego pacjenta, naszego uczestnika, włącznie z decyzjami lekarskimi, włącznie z zaleceniami, przeciwwskazaniami. Jeśli mówimy o formach terapii, to jakby ta skala też jest indywidualnie dobierana pod kątem zakresu możliwości badania, diagnozy danego tutaj naszego uczestnika. Tych działań jest dość dużo. Włączanie ostatnio basen, tych zajęć cyklicznych, zajęć jogi, takich zajęć warsztatów psychologicznych, współpracy z podmiotami, które też świadczą takie porady, czy to prawne właśnie, czy psychologiczne, to jakby wszystko łączy się w pewną całość. Ale niemożliwe byłoby po pierwsze bez wsparcia i władz, po drugie bez kadry tutejszej, specjalistów, bo to oni wszystko tworzą. I bez ludzi, którzy w przeszłości robili te działania. Ja nie oceniam tego, jak robili. W moim przekonaniu robili to najlepiej, jak potrafili, i to jest piękne, i za to trzeba im podziękować, że na pewno wkładali to w całe serce, bo inaczej być nie może i nie mogło, bo bez serca, prawdopodobnie bez wysiłku, bez woli, bez chęci przetrwania, ta jednostka pewnie by nie przetrwała 40 lat. Jednak coś powodowało, że są ludzie, jest między nimi chęć połączenia, chęć kontaktu w ogóle z drugim człowiekiem jest niezwykle istotna i zasadna. A spotkania właśnie na gruncie tutejszego budynku.